że mówią na nas pokolenie 1000 euro albo pokolenie 1000 złotych w Polsce. Myślisz, że to jest prawda, że tak większość za tyle pracuje? Myślę, że to nie musi być prawda. Jeśli ktoś nie jest leniwy i potrafi sobie poradzić, to będzie mógł zarabiać więcej. Słuchaj, powiedz mi, czy twoim zdaniem młodym ludziom łatwo jest wystartować w dorosłe życie? To zależy też zresztą, co rozumiemy pod pojęciem wystartować. Rozpocząć pracę, usamodzielnić się, niezależnie od rodziców. To zależy właśnie od wychowania, od tego, czy rodzice trzymali ich pod głosem, czy jednak uczyli ich jakiejś zaradności życiowej, moim zdaniem. Młodej osoby, która odbyła już praktykę. Kiedy mam odbyć tą praktykę? Jest ciężko odbyć, skoro skończymy studia, chcemy jakąś pracę i od razu musimy mieć odbytą praktykę. Dlatego wydaje mi się, że doświadczenie. Pracodawcy powinni dawać ludziom bez doświadczenia, którzy kończą studia, też szansę, tak? Też ja to tak to rozumiem, tak, bo właśnie nie mają tej szansy, bo jakiś nie mają co. Nie mają co wpisać w CV i ich się dyskryminuje z tego powodu, jakby, a kiedy to mieli robić. Ale mam tak odmienne zdanie na ten temat, bo trudno, owszem, ale to nie jest niemożliwe, bo jeżeli ktoś chce, to istnieje takie coś jak summer job, tak? Są wyjazdy do Ameryki na wakacje, także studenci też mają możliwość, żeby zdobywać doświadczenie w trakcie już studiów. Tylko trzeba chcieć i trzeba umieć znaleźć. Na przykład w Polsce próbował tutaj znaleźć pracę, usamodzielnić się, nie udało mu się, wyjechał do Anglii i tam. Teraz pracuję na wysokim stanowisku i daję radę. No to rzeczywiście. Naprawdę. A ty myślałaś o sobie, jak będzie? Na którym roku jesteś? Na pierwszym. Czyli jeszcze troszkę czasu tak, jest. Tak. Ale już się zastanawiałeś, czy jeszcze tak daleko przeszłaś? Zastanawiałem się. Dostać się na studia, zrobić te studia, to było bardzo ciężko. Na dzień dzisiejszy to każdy może się dostać na studia, jak tylko zdamy. Ale studia to nie jest gwarancja tego, że będziesz miała przez start. Dokładnie, bo jeżeli mówimy teraz nie o całym świecie, tylko o Polsce, to niestety, ale teraz w Polsce ludzie wykształceni mają problemy ze znalezieniem. To wcale nie był, bo no, byliśmy zamknięci na świat, ale tak naprawdę ludziom się żyło łatwiej, nie było tyle stresu. No oczywiście właśnie ci, którzy protestowali, to byli nękani, to o tym nie będę mówiła. Ale jeżeli chodzi o życie zwykłych, szarych ludzi, to im nie było wcale tak ciężko. To, że nie mieli mięsa, no to jedli ziemniaki, ale pracę mieli i mieli jak żyć, tak?